Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <laughs> papam Jezus Chrystus a objawienie trynitarne Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 19 sierpnia 1987 roku. Katechezy o Jezusie Chrystusie znajdują swój etap centralny wokół tematu zaczerpniętego z objawienia Jezus Chrystus, człowiek, narodzony z dziewicy Maryi, jest Synem Bożym. Świadczą o tej zasadniczej prawdzie wiary chrześcijańskiej wszystkie Ewangelie i cały Nowy Testament. W poprzednich katechezach staraliśmy się ukazać to właśnie świadectwo i rozwinąć poszczególne jego wątki. Świadectwo ewangeliczne leży u podstaw uroczystego nauczania Kościoła na soborach, które odzwierciedla się w symbolach wiary, przede wszystkim w nicejsko-konstantynopolitańskim, a także, oczywiście, w stałym zwyczajnym nauczaniu Kościoła, w jego liturgii, modlitwie, życiu duchowym które rozwija i któremu przewodzi. Prawda o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, stanowi w samoobjawieniu się Boga ten newralgiczny punkt, poprzez który odsłania się niewysłowiona tajemnica Boga w Trójcy przynajświętszej jedynego. Według bowiem listu do hebrajczyków, kiedy Bóg w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, wówczas odsłoniła się rzeczywistość życia wewnętrznego Boga, tego życia, w którym Bóg, pozostając absolutną jednością Bóstwa, równocześnie jest trójcą, czyli boską komunią osób. O tej komunii świadczy syn, który wyszedł od Ojca i przyszedł na świat, jedynie On. Stary Testament, kiedy Bóg przemawiał przez proroków, nie znał tej wewnętrznej tajemnicy Boga, chociaż pewne elementy objawienia Starotestamentowego stanowiły przygotowanie do niej. To jednak wprowadzić w te tajemnice mógł tylko syn, albowiem Boga nikt nigdy nie widział, nikt nie poznał wewnętrznej tajemnicy jego życia. Jedynie syn, jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. W ciągu kateches poprzedzających dane nam było zapoznać się z głównymi wątkami tego pouczenia, w których prawda o synostwie Bożym Jezusa Chrystusa nabiera pełnej wyrazistości. Zamykając ten etap rozważań, wypada przypomnieć niektóre momenty, w których wraz z prawdą o synostwie Bożym Syna Człowieczego, Syna Maryi, odsłania się tajemnica Ojca i Ducha Świętego. Chronologicznie pierwszym jest już moment zwiastowania w Nazarecie. Ten bowiem, mówi anioł, który ma się narodzić z dziewicy jest Synem Najwyższego, Synem Bożym. W tych słowach Bóg zostaje objawiony jako Ojciec, zaś Syn Boży jako ten, który ma się narodzić za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na ciebie. W treści zwiastowania zawarta jest tajemnica trynitarna: Ojciec, Syn i Duch Święty. Tajemnica ta zawarta jest również w teofanii związanej z chrztem Jezusa w Jordanie, kiedy Ojciec poprzez głos przychodzący z wysokości Daje świadectwo o Synu umiłowanym, a świadectwu temu towarzyszy Duch wstępujący na Jezusa, pod postacią gołębicy. Jest to jakby wizualne potwierdzenie słów Izajasza proroka, do których Jezus odwołał się w Nazarecie, rozpoczynając swą mesjańską działalność. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał. Następnie podczas swojej działalności publicznej Jezus sam wprowadza swych słuchaczy w tajemnicę boskiej trójcy. Należy raz jeszcze przypomnieć owo radosne wyznanie, jakie znajdujemy u Mateusza oraz u Łukasza. Wyznanie to jest radosne, gdyż jak czytamy w tekście Łukaszowym, w tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie, wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Tak oto wraz z owym rozradowaniem Jezusa w Duchu Świętym, zostajemy wprowadzeni w głębokości Boże. W tej głębokości, które przenika tylko duch, wewnętrzną jedność życia Bożego, w niezgłębionej komunii osób. Słowa te zapisane u Mateusza i Łukasza całkowicie współbrzmią z wielu wypowiedziami Jezusa w Ewangelii Janowej, do których odwoływaliśmy się już w poprzednich katechezach. U szczytu słów Jezusa, które odsłaniają Jego jedność z Ojcem, znajduje się stwierdzenie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zostaje ono podjęte i rozwinięte w modlitwie arcykapłańskiej z Wieczernika oraz w całym pożegnalnym przemówieniu Jezusa, przygotowującym apostołów do jego odejścia w ciągu wydarzeń paschalnych. I tutaj właśnie, w pryzmacie tego odejścia, Jezus wypowiada słowa, które w sposób definitywny objawiają tajemnicę Ducha Świętego oraz stosunek, w jakim pozostaje on do Ojca i Syna. Chrystus, który mówi, Ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie, równocześnie oznajmie apostołom przyjście ducha świętego. Jest to duch prawdy, który od ojca pochodzi. Jezus będzie prosił ojca, aby ten duch prawdy został dany uczniom, aby był z nimi na zawsze jako pocieszyciel. Zapewnia też apostołów: Ojciec pośle ducha świętego w moim imieniu, aby świadczył o mnie. Co więcej dokona się to za sprawą Chrystusowego odejścia w ciągu wydarzeń paschalnych, za sprawą krzyża i zmartwychwstania. Jeżeli odejdę, poślę Go do was. W owym dniu, mówi Jezus. Poznacie, że ja jestem Wojcu moim. Za sprawą Ducha Świętego rozjaśni się w pełni tajemnica jedności Ojca i Syna. Ja Wojcu, a Ojciec we mnie. Tajemnice te. Może bowiem rozjaśnić tylko duch, który przenika głębokości Boże, stanowiąc w komunii osób o jedności życia Bożego w Bogu. Wraz z tą tajemnicą rozjaśnia się także tajemnica wcielenia Syna w stosunku do wiernych i do Kościoła, i to również za sprawą Ducha Świętego. Mówi więc Jezus: W owym dniu, gdy apostołowie otrzymają Ducha prawdy, poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim ale także że wy jesteście we mnie a ja w was wcielenie jest fundamentem naszego synostwa Bożego przez Chrystusa jest podstawą tajemnicy kościoła jako ciała Chrystusowego należy tu zauważyć że wcielenie chociaż dotyczy bezpośrednio syna jest równocześnie dziełem Boga Trójjedynego świadczy o tym już sama treść zwiastowania Poprzez całe swoje nauczanie Jezus otworzył przed rozumem ludzkim niedostępne perspektywy, jak czytamy w Gaudium et Spes, wewnętrznego życia Boga Jedynego w Trójcy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kiedy po dokonaniu swej mesjańskiej misji ostatecznie opuścił apostołów czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu, wypełnił do końca to, co zapowiedział: Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja Was posyłam. I wtedy rzekł do nich: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zanim Kościół rozpoczął wędrówkę po drogach świata, tymi słowami kończącymi Ewangelię Jezus Chrystus powierzą mu najwyższą tajemnicę swojego objawienia tajemnicę niepodzielnej jedności w Trójcy. I od tej chwili Kościół, pełen podziwu i uwielbienia, wyznaje z głębokim wzruszeniem słowami Jana Ewangelisty. Zamykającymi prolog czwartej Ewangelii. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Katecheza dzisiejsza jest w pewnym sensie zamknięciem pierwszego etapu katechez o Jezusie Chrystusie. Nasze katechezy systematycznie rozwijają się wedle credo, wedle wyznania wiary, wedle symbolu apostolskiego. Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Jezus Chrystus jest w centrum objawienia nowego przymierza, w centrum Nowego Testamentu. To objawienie Chrystusa, Syna Maryi, prawdziwego Syna Bożego, dokonuje się w perspektywie trynitarnej. Objawiony zostaje Syn, a wraz z Synem i przez Syna zostaje objawiony Ojciec. Ojciec objawia syna i syn objawia ojca, wedle tego, co pisze w swojej Ewangelii święty Mateusz, a także święty Łukasz. Nikt nie zna syna tylko ojciec i nikt nie zna ojca tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Równocześnie zaś to objawienie syna przez ojca, a zwłaszcza objawienie ojca przez syna, odsłania nam tajemnicę trzeciej osoby, poniekąd najbardziej ukrytej i nieznanej, osoby Ducha Świętego. I w takie trynitarne objawienie jest wpisane całe objawienie Jezusa Chrystusa, cała prawda o Nim. Od samego początku, od momentu zwiastowania, jeżeli dokładnie przypomnimy sobie słowa, które słyszy Maryja z Nazaretu, to w tych słowach znajdujemy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nazwiesz imię Jego Jezus. On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Ojciec, Bóg Najwyższy i Syn. Duch Święty stąpi na ciebie, dlatego to, co się narodzi z ciebie, będzie święte, będzie zwane Synem Bożym. Narodzenie Syna Bożego z człowieka, z dziewicy, jest dziełem Ducha Świętego. A więc od samego początku, od chwili zwiastowania, Jezus Chrystus staje przed nami w łączności, w komunii trynitarnej z Ojcem i z Duchem Świętym. I ta łączność, ta komunia, jest przeprowadzona przez całą Ewangelię. Odczytujemy ją u synoptyków, odczytujemy ją szczególnie obficie u świętego Jana. A ostatnim słowem, w którym ta komunia, jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego zostaje uwydatniona w objawieniu Jezusa Chrystusa, przez samego Chrystusa, jest moment rozesłania apostołów przy wniebowstąpieniu. Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak więc świadectwo ewangeliczne o Jezusie Chrystusie jest równocześnie świadectwem trynitarnym. Świadectwo o Jezusie Chrystusie, synu Maryi, jest równocześnie świadectwem o Synu Bożym, który objawia nam Ojca i który wraz z Ojcem daje nam Ducha Świętego. W ten sposób jesteśmy ogarnięci tajemnicą Boga jedynego, który jest Trójcą. Jesteśmy nią ogarnięci od momentu chrztu. Niech te rozważania te katechezy pomogą nam pogłębić naszą wiarę. Wszystkim Wam, którzy przybywacie do Rzymu, życzę, ażebyście tu szukali i znaleźli potwierdzenie tej wiary, którą przynieśli tutaj apostołowie, Piotr i Paweł, i za którą oddali swoje życie. hade venia renyun tu i adoluntashqua ci purin cielo eintera fa le mostre quotidiane da do bisordi e dimiste no vi cele vita nostra circulano i nostri Dei vittori nostri e tre nostri duca, in tentazione, sed liberano Samar.